Witam bardzo serdecznie, ja jestem wujek Bochun i dzisiaj zamierzam sobie pograć w OMC 2 po raz piąty publiczny. Tak na legalu, a na nielegalu to po raz setny. Tak czy inaczej znowuż miałem problemy z OMC 2 i musiałem się tych problemów pozbyć. Moi drodzy Państwo, tak czy inaczej zaczynam dzisiaj z menu głównego. Dlaczego? No, gdyby nie było to koniecznością, nie zawracałbym nikomu gitary, ale konieczność jest. Zalewacie mnie pytaniami, jak mam skonfigurowaną kierownicę pod OMC 2, jak ja to zrobiłem, czemu mi działa, a Wam nie działa, przecież to ja się bardziej nie znam, a Wy się bardziej znacie i o co w ogóle chodzi i jakim prawem w ogóle udało mi się to zrobić. Moi drodzy, i z ilu kontrolerów tutaj korzystam? Już na te pytanie Wam odpowiem, wszystko Wam pokażę, zanim przejdziemy do głównego gwoździa tego programu, czyli po prostu z największą przyjemnością śmiganiem po wirtualnym świecie. A konkretnie bardzo, bardzo podobnych miast do tych z reala. Moi drodzy, w takim razie już, żeby nie przedłużać tego dzień dobry, wchodzimy w opcję, w zakładkę kontroler gry i już Wam tutaj pokazuję, jak to u mnie wygląda. Mam nadzieję, że komuś pomogę. Jeśli ktoś posiada kilka kontrolerów, bardzo dobra wiadomość, możecie ich wszystkich użyć. Tyle ile macie, tyle możecie użyć i wszystkie będą działać. Moi drodzy, ja korzystam z trzech. Pierwszy z nich, to już widzicie na mojej głowie, jest to oczywiście... To jest czapeczka z odblaskami do kamery TrackEar'a. TrackEar to jest taka kamera na podczerwień, która rejestruje obroty mojej głowy. Czyli ja patrzę tu, w autobusie również tu, czy tam w samochodzie i tak dalej, i tak dalej. Z tej technologii korzysta bardzo wiele gier, ale niestety nie wszystkie. A szkoda. Także kontroler numer jeden i chyba najbardziej dla mnie ważny, TrackEar. Drugi, również bardzo ważny kontroler, jest to koło kierownicy Logitech G27. Ono tutaj już jest na liście wykrytych kontrolerów pod mojego peceta, a tutaj na tej liście jest oczywiście ten kontroler dodany do tych obsługiwanych w tymże właśnie programie. I tak to wygląda, że stąd musimy kliknąć to, żeby urządzenie przenieść do listy tych używanych w OMC 2. Moi drodzy, trzeci kontroler, którego wykorzystuję do OMC 2, jest to ten mój pad, którego na rzepach mam przyklejonego do mojego tutaj bloku kierownicy. To jest taki bezprzewodowy pad, ja go jak najbardziej również używam. I teraz Wam pokażę, który kontroler co u mnie robi. No, TrackEar to jest oczywista oczywistość, wiecie co robi, przed chwileczką Wam powiedziałem, więc aby nie powielać tematu, szybciutko przechodzę do Logitech G27. Moi drodzy, tutaj macie, wybierz kontroler, oś, także tak, sterowanie, mam tutaj gaz i hamulec, z tym, że mam odwróconą tutaj funkcjonalność tego, ponieważ gdybym tego nie włączył, no to wiadomo, no, działałoby to na odwrót. Nie wiem, czy klarownie się teraz wypowiedziałem, jednakże mam nadzieję, że wiem o co, znaczy ja wiem o co chodzi, ale że Wy wiecie o co mi chodzi. Moi drodzy, sprzęgło, no to wiadomo, wciskam teraz na moim kontrolerze sprzęgło. Tutaj oczywiście, gdy włączycie to pierwszy raz, będziecie mieli 0 i brak. Nie, będą tutaj migały jakieś słupki i skąd będziecie wiedzieć, co jest czym? Po prostu klikacie, no w moim przypadku to naciskacie na pedały, widzicie co reaguje. Jeśli klikniecie, Jezus, naciśniecie na sprzęgło i on reaguje, no to wiadomo, że z tej listy musicie wybrać sprzęgło, etc., etc. Tyle w temacie, nic tutaj skomplikowanego nie ma, tylko tak jak powiedziałem wcześniej, ja mam tutaj jeszcze zaznaczone ptaszkiem, że jest to odwrócona kolejność. Nie wiem, no tak to u mnie działa, a nie inaczej. Jeśli chodzi o Logitech Profiler, tutaj mam tylko i wyłącznie nastawiony promień skrętu. A promień skrętu jaki mam? Zaraz Wam pokażę. Momento. Wszystko w swoim czasie. Jeśli chodzi o pady, czekajcie, jeszcze nie. Wrócę do kierownicy. Przyciski. Mam przyciski przypisane na manualną skrzynię biegów, czyli lewarek skrzyni biegów daje na pierwszy bieg. Szukam teraz odpowiedniej funkcji na całej liście, która jest tutaj
proszę bardzo, dość szerokim wachlarzem rozpisana. Szukam, zaznaczam i jest. Potem daję OK. I wiadomo, co chcecie, gdzie tam przypisać, poddany klawisz, po prostu szukacie tego zadania na liście zadań, zaznaczacie OK, OK. Tak to u mnie działa. Aż się dziwię, że dla większości ludzi, którzy piszą do mnie właśnie w sprawie OMSI 2, jest to skomplikowana sprawa, ponieważ tak naprawdę no z tym miałem najmniej problemów. Ja, początkujący, tłuk, który dopiero w to wchodzi. Także widzicie, no... Widzicie, tak to działa. No i okej. Także tyle, jeśli chodzi o kontrolery. Ja jeszcze sobie pozwolę wyjść z gry, aby pokazać Wam, jak to u mnie wygląda na Logitech Profiler, moi drodzy. A więc tak, Select Game, OMSI 2. Moi drodzy, tak jak mówiłem, tutaj promień skrętu, ja mam akurat 716. Dlaczego tak, a nie inaczej? I don't know, nie wiem. Wiecie co, a może dam sobie na 900? Okej, okay. Special for you. Dzisiaj gram na promieniu skrętu 900. Chociaż nie wiem, czy to jest dobry promień skrętu dla autobusów. Ja się tak naprawdę nigdy tym nie interesowałem, czy to jest odpowiedni promień skrętu. Ale fachmani, którzy mnie oglądają, pewnie będą wiedzieć i na pewno pomogą mi w sekcji komentarzy pod tym filmem i odpowiedzą mi na te pytanie, czy 900 stopni to jest odpowiedni kąt, a może dać mniejszy, a może akurat, no nie wiem, jeszcze większy jest, na przykład coś ponad 1000, no ja nie wiem, naprawdę nigdy się tym tematem nie interesowałem, jednakże ja na maksa mogę ustawić 900 i tyle. W takim razie odpalam jeszcze raz OMSI 2, moi drodzy, i już zatapiamy się w wirtualnym świecie odwzorowanych miast. Ja oczywiście wybieram w dniu dzisiejszym projekt Szczecin, ponieważ obiecałem Wam, że na tej mapie przejadę wszystkie możliwe linie i cholera jasna przejadę je, tak mi dopomóż Bóg. Tak obiecałem sobie, tak obiecałem Wam, a ja nie rzucam słowa na wiatr. No może czasami, ale nie teraz, nie dzisiaj. W takim razie start i niech się dzieje, niech się tutaj ładuje. Mam nadzieję, że będzie bezproblemowo. Ja sobie może dzisiaj kicnę do Warszawa, znaczy no dzielnicy Warszawa. Tam jest start linii 57 i 522, znaczy start. Inaczej, tam jest pętla, ale dobra, ruszymy sobie dzisiaj z pętli. Bo start to jest chyba z Kołłątaja. No ale dobra, to już nie będę w to wnikał, ponieważ też nie mam odpowiedniej wiedzy, aby powiedzieć Wam, czy dobrze mówię, czy źle mówię, może mam rację, może się mylę, to oczywiście będą wiedzieć mieszkańcy Szczecina. Ja od Szczecina to mam hen, kawał Polski, byłem tam, zwiedzałem, ale no niestety nie mam takiej wiedzy o Szczecinie, żeby tutaj polemizować w tym temacie. Jak widzicie, gra się ładuje, też chcieliście widzieć, jak długo się ładuje, proszę bardzo, tak długo się ładuje, ponieważ skarżycie się, że u Was te mapy ładują się bardzo długo. Macie również teraz podgląd wersji gry, jaką po prostu mam zainstalowaną, macie również spolszczenie, także proszę bardzo, mam nadzieję, że tym dzisiejszym wstępem na dzień dobry naprawdę odpowiedziałem na tak wiele pytań, nawet tych niezadanych, że masakra. Okej, moi drodzy, ostatnio, no cóż, było dość sporo moich widzów, którzy no bim bam bom nie podeszli, tak jakbym sobie to życzył, do mojego poczucia humoru w odcinku poprzednim, czyli skacowany ziomek. Moi drodzy, ja tylko tak na marginesie powiem, tak szybciutko odnosząc się do tamtego odcinka. Od czasu do czasu lubię sobie zaszaleć. Wtedy byłem bardzo zmęczony, ponieważ byłem po nocnej zmianie. Nie spałem ponad dobę. Naprawdę nie spałem ponad dobę i wyobraźcie sobie, że pomimo tego miałem tak cholernie dobry humor, że postanowiłem zrobić taką improwizację, że zapraszam kolegę, który jest po wczorajszej imprezie, prawda, i chciał, żebym mu pokazał właśnie zawód kierowcy autobusu. No niestety nie wszyscy szczaili temat, nie wszyscy, że tak powiem, nadawali na mojej fali, co niektórzy nawet podejrzewali, że ja się czymś naśpałem, że coś piłem. Absolutnie nie. Zmęczenie na mojej twarzy, ten w ogóle wyraz mojej twarzy, to nic innego jak zmęczenie po nieprzespanej nocy i hen, jak ja dawno spałem. Ale pomimo tego potrafię się dobrze bawić. Z takim zmęczeniem i z takim poczuciem humoru potrafię grać na co dzień, moi drodzy, chociażbym nie wiem jak był po prostu skopany przez życie. Dlaczego?
Ano właśnie dlatego, bo to uwielbiam, ja to kocham. Robię z tego materiały dla Was, obojętnie w jakim stanie się znajduję. Albo to docenicie, albo no cóż, nie dogadamy się. Moi drodzy, ale mam nadzieję, że dogadamy się dzisiaj. Dzisiaj jest zwyczajny wujek Bochun. Co prawda nie jestem jakoś tak bardzo zmęczony, ale będę zachowywał się racjonalnie. Ale żeby nie było, klarowność między nami musi być. Moi drodzy, od czasu do czasu sobie poszaleję, bo taki już jestem. Kochają mnie za to i nienawidzą. Trudno, będziecie musieli to znieść. W końcu to mój kanał i ja tutaj rządzę. Dobrze, moi drodzy, w takim razie pewnie już wiecie, co wybiorę, ponieważ wizytówka tego filmu co nieco Wam już zdradziła. Moi drodzy, dzisiejszym bohaterem jest Jelcz L11 łamane przez 2, co oczywiście oznacza chyba wersję dwudrzwiową. Tak ja podejrzewam, chociaż no, tak mi intuicja moja kobieca mówi, że tutaj chodzi o tą wersję dwudrzwiową, bo tutaj nie ma na przykład L11 łamane przez 1, bo L11 tutaj jest 1 do jasnej urwanej. Jeśli chodzi o malowanie, no nie może być inaczej. Na szczęście autor tego modelu dał tutaj malowanie na Szczecin. Przewidział to, że wujek Bochun będzie chciał poszaleć jego modelem właśnie po tym wirtualnym mieście. No i cóż, wybieramy, a gdzie tam Wałbrzych? Nie tym razem, już był. Projekt Szczecin. No i poszalejemy sobie. Tutaj oczywiście w dodatkowej tabeli, gdzie jest opis, widzimy autorów. Tutaj można powiedzieć, że jest kilku autorów. Dane techniczne tego autobusu. No i cóż, na pewno jest to wersja lokalna. Tyle to już wiemy, co oczywiście symbolizuje literka L. Jest jeszcze seria bliźniacza, czyli seria M, czyli autobus lokalny i autobus miejski. Tak czy inaczej, moi drodzy, jakby nie było, druga połówka lat 80. również kawał mojego wspomnienia z dzieciństwa. Oj tak, jeździło się tymi autobusami dość sporo, aczkolwiek powiem Wam tak, w mieście, w którym ja spędzałem część dzieciństwa, czyli w Jastrzębiu-Zdroju, mieszkałem na osiedlu Przyjaźń, to tam naprawdę było mało tych Jelczów. Tam królowały Ikarusy. Zresztą, co mają Ikarusy wspólnego z Jelczem? Ano to, że jeżdżą na tym samym podwoziu, prawda? Importowany z Węgier, także coś ich tam łączy. Ale tak czy inaczej, no tych autobusików było mniej. Ja bardziej pamiętam właśnie tego Ikarusa, potocznie przeze mnie zwanego Ikarbusa. I spodziewajcie się od czasu do czasu takiego mojego dialektu. To jest taki mój specyficzny język, taki no wiecie, od czasu do czasu chcę być kowbojem, nie? I posłużyć się tutaj moim własnym tym. No ale dobra, żeby nie było. Dzisiaj głównym bohaterem jest Jelcz, kto tam wie, może next time'em będzie właśnie Ikarbus. To się zobaczy. Moi drodzy, a więc cóż ja mogę Wam o tym Jelczu wspomnieć? Przede wszystkim wybrałem go z polecanych. Nie jest to autobus, którego, wiecie, no, znalazłem przeglądając jedno z for internetowych, które odwiedzam. Nie będę tutaj mówił jakie, macie wszystko w opisie do filmu. Właśnie stamtąd pobieram te modyfikacje. Jest to autobus polecany, tak jak wspomniałem, jeden z widzów mi go, ach, nie jeden nawet mi go polecił, w związku z czym oczywiście postanowiłem przeczytać opinię o nim. No ja wiem, tam niestety trochę pojechali po tym autobusie, że tutaj to nieładne, że taki kwadraczek jakiś, że coś. Zaprawdę powiadam Wam, dla mnie to nie ma znaczenia, dla Was może być ten autobus kwadraciokiem i tak dalej. Dla mnie ma ten autobus wartość sentymentalną, wartość taką, którą właściwie nawet nie umie opisać, przynajmniej w sposób publiczny. Gdzieś to tam w sercu leży i człowiek to ma po prostu gdzieś tam na swoich memory stick. Tego się nie da wymazać, moi drodzy. To jest część mojego dzieciństwa. Tych autobusów ja już dzisiaj osobiście na ulicach nie widzę. Widzicie, Ikarbusy jeszcze przetrwały, gdzieś tam śmigają, natomiast tych Jelczów, no niestety nie, niczym dinozaury. Wyginęły, przynajmniej w moim mieście. Ja tu cały czas odnoszę się do sytuacji w moim mieście, czyli w Katowicach. W moim dialekcie Kajtkowicach. Moi drodzy, a więc tak, autobus z zewnątrz jak wygląda już widzicie, więc zobaczmy go sobie teraz od środka. A od środka wygląda on następująco. Jak powiedziałem wcześniej, jest to wersja lokalna. Czym ona się w ogóle tutaj charakteryzuje? Ano tym, że troszeczkę rozszerzono te fotele, tak? Można powiedzieć, no, krzesła? No nie wiem, no siedzenia, po prostu siedzenia są rozszerzone kosztem tego, że zredukowano miejsca
na wózki, tak, no i tyle, no jest po prostu więcej miejsc siedzących. Także taka charakterystyka wnętrza właściwie. A jeśli chodzi o wnętrze, bardzo mi się ono podoba. Ja sobie za wczasu włączę ten podpowiadacz. Wnętrze bardzo fajne, bardzo przyjemne, standardzik, czyli po prostu, co się znowu dzieje, że mi tutaj nic, o jest. Standardzik, czyli po prostu uchylone szyby, tutaj się nie da, tutaj zamknięte na amen. Przejdźmy dalej. Bardzo ładnie odzorowana podłoga, na to nie wiedzieć czemu tak zwróciłem uwagę, właściwie no... Szczegóły odgrywają jakąś tam rolę, ale to nie jest tak, żebym tutaj miał jakiegoś zajoba na tym punkcie. Po prostu autobus ładnie wygląda pomimo takiej grafiki, jaką prezentuje ze sobą no, OMSI 2. Jeśli chodzi o grafikę, tutaj wiele osób się tego czepia, ale moi drodzy, powiedzcie mi, który bardzo dobry symulator miał dobrą grafikę? Tu nie chodzi o grafikę, tu chodzi o klimat, o grywalność, tu chodzi o ten fun, no. Kurczę, no to jest nie do opisania. Nie wiem dlaczego wciąż tak wiele, zwłaszcza młodych osób, tak się tej grafiki tutaj czepia. Wujku Bochunie, jak ty możesz grać w taką grę, gdzie taka grafika jest gorzej niż w Minecrafcie? Nie, no pikselami tutaj nie straszy, także no bez jaj. Natomiast no mi się bardzo dobrze w ten tytuł śmiga. Moi drodzy, bardzo charakterystyczne miejsce kierowcy, czyli ta szoferka. Dlaczego charakterystyczne? No, chociażby przez te szyby tutaj, prawda? Właściwie ja się zastanawiałem przez jakiś czas, czemu to miało służyć. No bo tak, słuchajcie, tak się zastanawiałem, czy dla większej widoczności, czy to jest zrobione właściwie z jakiego powodu. I znalazłem kilka sensownych wypowiedzi, które zostawię dla siebie, natomiast wy, jeśli wiecie, oczywiście jestem bardzo ciekawy waszej myśli technologicznej, jeśli wiecie, po co zostały zrobione takie fajne skosy z lufcikami, piszcie w sekcji komentarzy, chętnie wysłucham tego, co macie do powiedzenia. I tak właśnie będzie wyglądała nasza integracja, czyli ja i wy i ja. Porozmawiamy sobie na ten temat, piszcie wszystko, co wiecie o tym autobusie, swoje przeżycia, swoje, nie wiem, jakieś doświadczenia z przejażdżką tym właśnie, że autobusem. Piszcie wszystko. A może macie, nie wiem, jakaś pierwsza randka w tym autobusie, nie wiem, pierwszy wyjazd na kolonie do babci, nie wiem. Piszcie cokolwiek. Ja chętnie po prostu tego, ja to chętnie przeczytam. Z opóźnieniem, co prawda, ostatnio odpisuję po 2 miesiącach, ale na pewno odpiszę. Moi drodzy, a więc jeśli chodzi o wnętrze, no nic dodać, nic ująć, nie ma tutaj takiego standardowego Ibisa, natomiast na pewno co jest, to otwieranie drzwi, akurat no ja się przyzwyczaiłem już w tych innych autobusach do tego, że jest to gdzieś tutaj na desce rozdzielczej, ale nie jest to najgorsze rozwiązanie, wręcz przeciwnie, po prostu kierowca ma to po swojej lewej, nie musi się tam gdzieś nachylać nad kołem kierownicy, tylko po prostu ma to pod lewą ręką. Jeśli gdy kierowca jest leworęczny, to po prostu no wymarzony pojazd do wykonywania tego zawodu. Jeśli chodzi o skrzynię biegów, jest tutaj skrzynia biegów manualna, ale niestety bólem dla mnie jest to, że drążek właśnie tego lewarka skrzyni biegów jest bez animacji. Szkoda. Jeśli chodzi o animację, oczywiście są animowane tutaj pedały, wszystkie 3 animowane, co proszę bardzo, taka no, drzwiczki po prostu. Słuchajcie, jest nawet działające radio FM. Dobra, ale dość tych pozorów. Słuchajcie, radyjko gra, działa, jest naprawdę bardzo fajne, tylko że niestety nie pasuje mi do drugiej połowy lat 80. No niestety, jednak co mnie cieszy, to to, że działa i gra tam właśnie muza z tychże właśnie lat 80., zwłaszcza ta druga połówka lat 80., a zaprawdę powiadam wam, ja jestem fanem takiej muzyki, w związku z czym doskonale znam te utwory, wiem co tutaj grają i po prostu dla mnie to jest sama przyjemność podróżować tymże autobusem. Moi drodzy, fajne jest jeszcze to, że tutaj radio wyświetla aktualną godzinę, to znaczy tą godzinę z gry, ponieważ nigdzie indziej tutaj niczego nie zobaczymy. Nie mamy po prostu Ibisa, będziemy musieli ratować się pomocniczym tutaj narzędziem o tymże właśnie, który teraz uruchomiłem.
Dobrze, co tutaj z animacji działa? Oczywiście w standardzie jest roletka, wycieraczki, to wszystko po prostu działa. Przystanek na żądanie ładnie się podświetla, gdy trzeba się na żądanie zatrzymać. Także żadnych tutaj niespodzianek, bardzo ładne tekstury, gdzieś te drzwi poobijane i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę ładnie to wygląda. Akurat, no tak jak pamiętam, a mam pamięć wzrokową, także nic dodać, nic ująć. Ale koniec tej prezentacji, moi drodzy. Trzeba się przejechać w końcu, co? A no właśnie. Ja dzisiaj tak dużo prezentuję na dzień dobry. Moi drodzy, a więc jak już wiecie, wybrałem sobie linię 57. No i jestem teraz... Gdzie? Gdzie ja to teraz jestem? Zaraz się dowiemy według tego rozkładu jazdy. Och, dobra. Także potrzebuję tego. Linia 57. Ja jestem teraz w Warszewo. Brygada. Kierunek Warszewo? Nie, to by był błąd. Bo jestem w Warszewo. Czekajcie, bo ja nie na te parametry. Start Kołłątaja. Nie, dobrze popatrzałem. Tutaj też jest... Start Kołłątaja, kierunek Warszewo. Może brygada trzecia spasuje? Tak jest. Start z Warszewo, koniec Kołłątaja. Start dosłownie za chwilkę, moi drodzy. 19.15, jest 19.08. Więc ja sobie tutaj wybiorę oczywiście przystanek odpowiedni. Przyjmuję ten rozkład jazdy. OK. Już odpalam silnik, ale zanim... Nie, dobra, odpalę go sobie po prostu. Zniknę jeszcze kierownicą, żebyście widzieli dechę. Wow, nikaj nie pojademy! Słuchajcie, nie pojademy nikaj. Luzik? Może pojademy. Jadymy! Słuchajcie, jadymy! Ale zanim pojademy, no to oczywiście trzeba jeszcze wrzucić... co? Trzeba wrzucić... no właśnie, te wyświetlanie kierunku jazdy. A więc tak, linia 57. Stukam to sobie ręcznie. I kierunek... Kołłątaja 57. Okej. Zobaczmy teraz, czy to zadziałało. Zadziałało, wszystko elegancko działa. Moi drodzy, tutaj nie ma tego elektronicznego wyświetlacza, tylko to jest na zasadzie tych całych rolek, tak? Więc, no, tak to trzeba zrobić, a nie inaczej. I z tyłu również powinna być tabliczka 57. Malina. Dobra, moi drodzy, w związku z czym ja mam tutaj za niecałe 5 minut odjazd z przystanku głównego. Mam nadzieję, że... Pasażerowie nie idą tutaj do mnie, bo widzę, zmierzają z przystanku autobusowego. To by były jaja jak berety. Mam nadzieję, że nie idą do mnie, bo oni tam wcześniej po prostu stali na tym przystanku. Kaj, idziecie, hopy! Cofta się, ja tam zaraz przyjada. Masakra. Dobra. A więc tak. Ile mamy tutaj stopni w tym autobusie? 15 stopni, więc czekajcie, co ja tutaj potrzebuję? Włączyć tragir jeszcze potrzebuję. Wow, 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 zaszalał. Konfiguracja. Nie, to po prostu jakaś rodzinka. Rodzinka.pl idzie sobie na spacer. Dobra. Światełka. Okej. I podjeżdżamy. Oczywiście manualna skrzynia biegów. Jeszcze sobie coś tutaj z ogrzewaniem. Słuchajcie, nie... I tutaj kabinowe też. O ile to jest kabinowe, ile dobrze ja to pojmuję. Mam nadzieję, że tak.
Słuchajcie, i zabawa manualną skrzynią biegów. Ja oczywiście będę też manualnie, czyli myszką, otwierał i zamykał drzwi. I to wpłynie na opóźnienie na trasie. Dlaczego? Ponieważ lubię być męczennikiem. Nie, po prostu jak już gram w gry symulacyjne, prawda, no to chcę troszeczkę się tutaj tymi wszystkimi przyciskami pobawić. Nie widzę większego sensu, żeby po prostu iść tak na łatwiznę, żeby wszystko sobie ustawiać na klawisz i żeby po prostu no nie mieć okazji tego elementu symulacyjnego nie wykorzystać, no. Warszawo. Zapowiedzi przystanków tutaj, no, bim bam bom, nie działają. Jest tylko taki sygnał. Halo. Hello. Wow. Wszyscy wsiedli? Drzwi, otwarte drzwi zasłaniają mi lustro, w związku z czym nie widzę, czy pasażerowie wsiadają, czy wysiadają, czy ktokolwiek tam jest, czy ja go tak czasami drzwiami nie przycisnę. No cóż, nie wiem, czy tak jest w realu, ale w tej grze tak jest. I tyle. Ogrzewanie zaczyna działać. Zaświecę im światełka, żeby nie narzekali. Słuchajcie, bo która to już jest godzina? Jest godzina 19. Świecą światła? Świecą światła. Okej, moi drodzy, w takim razie odjazd. Nie wiem, czy tu jest jakiś dzwonek, ale bynajmniej nie znalazłem dzwonka, który by sygnalizował, no, że zamykam drzwi. Gotowi? Jedziemy. Bardzo podobają mi się dźwięki w tym autobusie, chociaż no są bardzo głośne, ja nawet musiałem je teraz przyciszyć, żebym w ogóle siebie słyszał, bo gdy dźwięki w grze mam za głośno, no pasażerowie są dzisiaj bardzo nerwowi, ponieważ też zauważyłem, że ten autobus, no nie wiem, no rzuca nim strasznie, no a skoro rzuca tym modelem, no to pasażerowie nie będą zadowoleni, nawet gdybym jechał tak delikatnie jak ze szkłem, jak z jajkiem, no ale cóż, ponarzekają sobie dzisiaj trochę. Na szczęście głośna praca tego silnika zagłusza ich narzekania. Moi drodzy, ja tutaj zauważyłem taką jedną rzecz, że bardzo ciężko jest tutaj trzymać się rozkładu jazdy. Ile razy tutaj jechałem w ramach testów tego autobusu, tyle razy po prostu się spóźniłem. Tak. No ten tak. Także ciężko będzie dzisiaj po prostu też nie spóźnić się, ale będę robił wszystko, będę się starał, żeby jednak przyjechać na czas. Ten autobus jest naprawdę taki spontaniczny. Mam szybkie przyspieszenie, ale bardzo przyjemnie się nim jedzie. Można powiedzieć, że startuje jak osobówka. Też rusza. Niepokoi mnie to, że przy starcie, przy ruszaniu z miejsca na pierwszym biegu oczywiście, nim tak szarpie. Tam się światła świecą, u mnie oczywiście w kabinie nie. Będę za chwilkę je świecił. Może od tego przystanku. O.
Kurczę, widzicie, tutaj jadąc przeróżnym modelem, w zależności co sobie oczywiście wybierzemy, no w jednym musimy zapowiadać przystanki, no tu akurat nie musimy, bo ten sygnał no nie ma znaczenia większego. Zresztą pamiętacie lata 80. Gdzie takie coś było w autobusach jak dzisiaj, prawda? Jakieś zapowiedzi przystanków. Nie było czegoś takiego i tutaj też oczywiście nie może być coś takiego. Teraz, gdy ruszyłem sobie, proszę bardzo, z dwójeczki, start był łagodny, spokojny. Z jedyneczki ruszam tylko i wyłącznie pod górkę, tak jak tam miałem właśnie, przy tym lewoskręcie. Więc postanowiłem ruszyć sobie z jedynki. Natomiast tak, na równych, no to startuję sobie z dwójeczki. Chciałem zwrócić Waszą uwagę również na animację spalin, które widać oczywiście w lewym lustrze i to też jest taki fajny smaczek. No i dźwięk tego silnika, no to jest to, słuchajcie, malina, miodzio. Moi drodzy, ja opracowałem, nie wiem czy pamiętacie, wspominałem ile? Odcinek? Nie, na pewno to nie było w odcinku czwartym, ale wspominałem... Jak jeździć z banany. No i widzicie, no, i tam się drze. Te, kawaler, a wyjechać ci z szuflady? No. Choćbym nie wiem, jak delikatnie tym autobusem jechał, no to po prostu i tak będą narzekać, bo nim trzęsie. Ja będę musiał naprawdę dzisiaj bardzo się skupić nad tą drogą, żeby jak najmniej mi tam narzekali, bo autobus jest wymagający. Jest krótki, prawda? No, ciężko tutaj tylnią osią na przykład no, zahaczyć krawężnik, no właśnie z racji tego, że jest to autobus krótki. Ale to nie znaczy, że nie musimy się mieć na baczności. To jest na żądanie. Ktoś sobie żąda? No niestety ktoś sobie żąda. O! Tak, wysiadła pani z tyłu. Jak ruszamy z dwójeczki, naprawdę autobus rusza bardzo płynnie i te przyspieszenie jest takie umiarkowane. Ale mi się wydaje, że przyspieszenie z pierwszego biegu jest zbyt gwałtowne i szarpie tak za mocno przy ruszaniu. Przystanek przy przystanku. Widzicie, no mam niedokończoną myśl i nie wiem kiedy ją powiedzieć. Bo cały czas coś się dzieje. Eine faka? Co? Faka? Danke. Tak jak go zrozumiałem. Eine faka. Oj nadejdzie kiedyś dzień sądu ostatecznego. Oj nadejdzie. I ja tutaj zrobię porządek z tymi Niemcami. Moi drodzy, właściwie już do tego się przyczyniłem. Pamiętacie, był taki właśnie projekt, o którym mówiłem, z podkładem polskich głosów. Ja nagrałem takie polskie głosy dla Was, moi drodzy widzowie. Będziecie mieli wujka Bohuna jako pasażera. Oczywiście paczka tych głosów poleciała już do administracji pewnego forum, które będzie robiło pewną modyfikację. Natomiast gdybyście chcieli te moje głosy osobno, również je dam, udostępnię, będzie link w opisie do tego filmu. Będziecie mogli sobie po prostu mnie, czyli wujka Bohuna, wkleić do waszych gier. Ostrzegam, że jestem tam w miarę grzeczny. Także co, cieszycie się? Wujek Bohun jako pasażer waszych OMC 2. Teraz ja wam będę przeczuł w autobusie. To jest taki prezencik ode mnie dla was. Za to, że mnie tutaj wspieracie i tak dalej, i tak dalej.
że stopień hejtu to zaledwie 1%. Także tyle się mogę odwdzięczyć. Zrobiłem próbki takie dość wysokiej jakości, ponieważ je odszumiałem, obcinałem tak, żeby te wiadomości tutaj głosowe były odczytywane w miarę szybko, bez szumu i wyraźnie. Także naprawdę będziecie zadowoleni. Mam taką nadzieję. Na żądanie chyba tutaj jest, nie? Czy nie? Nie, tutaj nie jest na żądanie. Kormoranów to nie jest przystanek na żądanie. A jednak, na żądanie. Ale dobra, skoro tu już jestem... Powiedzmy, że nadgorliwość jest gorsza niż faszyzm, ja wiem o tym, ale słuchajcie, mam i tak czerwone światło. O, proszę bardzo. Wkurzają mnie tutaj te światła. Zobaczcie teraz na czas opóźnienia i zobaczcie sobie, jak długo trzymają nas światła. Akurat teraz te mnie puściły szybko. Ale gdy grałem, testując L11, to słuchajcie, miałem 5 minut opóźnienia między przystankami z kuli świateł. To jest chore. To jest niepoważne. Co jest? Jakiś lag? Czekajcie, zatrzymało mi grę. I co teraz? OMSI 2. Witajcie w moim świecie. Witajcie w świecie OMSI 2. Ale takiego długiego laga jeszcze nie miałem. Co jak co, ale takiego długiego laga jeszcze nie miałem. Słuchajcie, jeśli tutaj chodzi o głosy tej dziewczynki, ja spróbuję namówić Anię, żeby dała swój podkład, ale nie obiecuję wam na 100%. Jak Ania się zgodzi, to będziecie mieli jeszcze Anię. Muszę z nią porozmawiać, musicie po prostu ją zmotywować. Ania czyta komentarze do filmów, więc wiecie. Wiecie, co macie robić. Nic wam więcej nie powiem. Wy wiecie, o co chodzi. Motywujcie tą dziewczynę. Także jest szansa, że będziecie mieli jeszcze podkład na dziewczynkę. Nie, kolejny przystanek. Kurczę, no przystanek przy przystanku. Ja sobie tutaj liczyłem na to, że no cóż, pojeżdżę sobie tak na dłuższe dystanse. Co mi z tego tam patrzeć te lusterko, jak mi i tak je drzwi zasłania. Mam szczęście, ruch jest bardzo mały. Chociaż tak naprawdę mam taki umiarkowany tutaj nastawiony. Jednakże jest wieczór, prawda? Na razie trzymam się w rozpisce. Jakoś takoś mi idzie. Nie wiem jakim cudem, ale mi idzie. Może dlatego, że po prostu, no nie wiem. Bardziej się staram. Chcę wypaść dobrze na odcinku, prawda? No nie mogłoby być inaczej. Także ciąży na mnie podwójna presja. Wiecie co, zauważyłem, że jadąc z tym modelem po prostu projekt Szczecin mi bardziej, częściej mi laguje. On mi tak nie lagował na tych Solarisach Altera. Także duży wpływ na ten program ma model, który stosujemy. Nie tylko mapa, ale przede wszystkim model. A przecież no, słuchajcie, no moja maszyna no nie w kij dmuchał, prawda? Mimo tego lagi się zdarzają. I my tutaj lecimy na Szczecin. I nie ma tutaj nic przesadyzmu, moi drodzy. Naprawdę lecimy na Szczecin. Widzicie, jak tak biorę łagodnie łuki na zwykłym asfalcie, to jest ok.
ale pamiętacie początek trasy? Jak wyzywali? Bo tam było co? Tam były kocie łby i strasznie tym autobusem trzęsło. Ile razy startowałem z tych kocich łbów tym autobusem, tyle razy narzekali. Nie da się po prostu inaczej. Także wyzywali, bo takie jest prawo OMSI2. Hej, ty roletko, bo ja nie widzę światła. No właśnie. Wow, 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 ale żem im zagrzał! Stopień 22, to może wystarczy tego grzania, co? Lusterko prawe się na pewno przydaje do właśnie wjazdu na zatoczki i w ogóle do zmiany pasa i w ogóle, ale nie przydaje mi się w przypadku, kiedy wpuszczam pasażerów. I też zauważyłem, że tutaj kamera jest tak blisko, że mam wrażenie, że za blisko jest. A wy jakie macie wrażenia? Również opiszcie to w sekcji komentarzy pod filmem, bo po prostu mi się wydaje, że te drzwi są za blisko mnie. Wiesz, ten autobus, come on, nie jest taki wąski. No ale takie mam dziwne wrażenie. No właśnie, proszę pana. Pana obowiązkiem jest ułatwić mi wyjazd z zatoczki. Tak mówi przepis ruchu drogowego. Dobra. Nie wiem, ile jeszcze przystanków mi zostało, ale cieszę się, że na razie póki co udaje mi się jechać bez większego opóźnienia. Nie wiem po prostu, jak ja to jeździłem w tych testach, ale szło mi to o wiele gorzej. A może to dlatego, że po prostu, no nie wiem, no mam taką widownię. Tyle pasażerów teraz wsiądzie, także będzie hajs z biletów. Oświecę im światło, co by nie narzekali. Ty młody, skąd ty masz tyle kasy? Wracaj no tu! Ono tu! Ja? Daj piątaka. Ja to dobry jestem, nie? Najpierw zabieram kasę, a potem dopiero wydaję. Tak jest lepiej, bo widzę, że cały ten proces sprzedaży biletów, no, zakończył się. Wszyscy posiadali już? Ja dzisiaj wam tak spontanicznie myrdam tą kamerą, ale słuchajcie, no po prostu w tym autobusie tak już jest, no. Wio. Bo będę miał za chwilkę spóźnienie na następny przystanek. Zresztą, no tak jak powiedziałem, no nie obiecuję, że przyjadę według rozkładu, bo ciężko jest tutaj jeździć według rozkładu. Napisałem na Facebooku, to znaczy wróć na moim profilu fanpage'a, że jak ktoś z was ma jakiś bardziej racjonalny rozkład jazdy do Projekt Szczecin, to żeby się ze mną podzielił. No i różne opinie tam czytałem, że właściwie no każdy z was ma problem z tą rozpiską. I ulżyło mi trochę, bo myślałem, że tylko jakoś ja sobie na zwyczajnie radzę z OMSI2. Także gdy jest nas więcej, to jest raźniej. I dźwiga mi się moje morale. Nie jestem już taki załamany psychicznie, że cholera, no nic mi się nie udaje, że ja cały czas przyjeżdżam tutaj spóźniony i tak dalej, i tak dalej. A ten typ tak ma, no. Dobra, dobra, powolutku w ten łuk, bo będę znowu kwiceć tam jak świnioki. A na co mi to pocza? No nie pocza mi na nic. Mają szczęście teraz, bo ostatnio to tak lotali po całym autobusie i bardzo dobrze im, za Oświęcim. Gdyście nie patrzyli, to zrobiłem sobie taki raz crazy kurs. Tu wszyscy kwiczeli na lewo i na prawo.
mi się po prostu krew po ścianach lała. Och, dobrze, że nie zrobiłem z tego materiału na YouTube. No co och wujek, no bo mnie wkurzyli, no, no to och wujkować mi tu będą teraz, no. No po prostu, no wkurzyli mnie i trzeba było zrobić tu porządek idealny. Chodzi o to, że kwiczeli wtedy, kiedy kwiczyć nie mieli, tak? No to ja im dałem powód do kwiczenia. Zrobiłem im wirowanie. Tak, nie ma co się pierniczyć w tańcu. Cichoj, bo chyba dam radę. To jest chyba na żądanie. I jak na złe se żądo, no. No i nie chcielibyś mu zlaćka? No trudno, no. Takie życie. Środkowe drzwi. Wypadł. Sorry. Wypadł. A wyszła ta pani, dobra. Jaki ten kierowca jest nieuprzejmy, żeby tak do swojego pasażera, nie? Po prostu chłamstwo się tutaj szerzy w zawodzie. I czerwone światełko. To jest po prostu czasoumilacz. Ja teraz mogłem wyskoczyć po kawę do kuchni i jeszcze by świeciło czerwone, gdybym przyszedł. A tak a propos kawy, no właśnie. No przecież kurde, co jest? Nie zdążyłem się nawet wyknąć. Teraz jak na złość. Proszę bardzo, szybka zmiana. Ale jak macie pecha, zatrzymie was każde światło, zapomnijcie o rozpisie, nie? Nie ma w ogóle takiej mowy. Ja tu teraz tak miałem. Każde jedno skrzyżowanie przed nosem, dup czerwone. Dziękuję. Spóźnienia 7 minut chyba miałem się jakoś tak. A jeszcze wszędzie ograniczenia do 40. Tegi 40 ten program ma, niestety, słuchajcie. A zawczasu sobie oświecę światło, bo tu babcia zaraz będzie tryptać po tych schodkach. To Uma, mocie światło, Uma. Jest Uma tutaj. Jest Uma. Idzie Uma. Wszyscy jeżdżą dzisiaj na gapę. Nie, po prostu trzeba zrobić porządek. Jeszcze tych przystanków. No mi się wydaje, że to już. Cyryla i Metodego, tak? Chyba teraz będzie Bogu chwały. Ale nie jestem pewny, czy to Bogu chwały będzie już, czy za chwilę. Ja się tych przystanków już prawie na pamięć nauczyłem. Prawie. Szkoła się zaczęła. Słuchajcie, dzisiaj 1 września, to znaczy dzisiaj, w momencie, kiedy ja robię dla was ten materiał, i świetnie się przy nim bawię, no to pierwszy dzień szkoły. Moja córka zaczyna dzisiaj 3 klasę. Jak ten czas leci? Jest niewiarygodne. Albo ona tak szybko rośnie, albo ja tak szybko się starzeję. Uff. Tak, jednak, Bogu chwały, zapamiętałem. Brawo dla tego pana w kapeluszu. Jakieś do widzenia, posłał mnie w dupę, dziękuję panu za przewóz, nic? Kompletnie nic, no zero kultury w tych ludziach. Masz pan bombona albo coś, no nie wiem, no. Przytulić czy coś, całuska, no całuska, już nie wspomnę, no. Po prostu ciężko, ciężko w tym zawodzie, słuchajcie, ciężko. Nic tam nie jedzie, nic tam nie jedzie. Tu się będą drzeć na tych torach. Chcecie się założyć? Czy na tych szynach? Ostatnio się darli. Strasznie się darli. Darli ryja także masakra. Żerojo ich słyszał nawet. Och. No cóż, takie życie.
jeździmy po takich nierównościach, ten Teges i te sprawy. Okej. Co ja się tu nawciskam dzisiaj tych knefli, nie? No ale cóż, no słuchajcie, no sami po prostu widzicie, że sprowokowałem dzisiaj ten los. Fajnie, bardzo mi się to podoba, ponieważ w każdym autobusie no, po prostu ta jazda wygląda inaczej. Inna fizyka jazdy, inna funkcjonalność. To jest tak urozmaicony temat, że właściwie nie jest w stanie się komukolwiek znudzić. Forever. No nie jest. Tylko niestety jest to tytuł, który wymaga poświęcenia, żeby ogarnąć w ogóle scenę moderską, żeby ogarnąć funkcjonalność, żeby ogarnąć sterowanie danym pojazdem, prawda? Wiele rzeczy trzeba ogarnąć, trzeba po prostu mieć czas na ten symulator. Inaczej się to po prostu zemści. Kobitko, gdzieżeś se mi tu stanęła? Ja teraz wiem, gdzie mam stanąć. Znaczy wiem, no ale gdybym nie wiedział, to bym nie wiedział, no. Masz szczęście, że wiem. Masakra. Macie szczęście, że wiem, że tutaj mam stanąć, bo tak to musiałbym po prostu śmignąć na cię. No przecież dałbyś mi nacisnąć ten ostatni knefel w rozkładzie, no. Słuchajcie, sprawa wygląda tak, że za chwilkę się dowiem, czy mam prawo być z siebie zadowolonym. No tylko na ostatni przystanek przyjechałem za późno. A ostatnio, gdy testowałem ten autobus właśnie na tej trasie, to miałem gdzieś tak od tego przystanku już miałem za późno. Także, ha, jestem z siebie zadowolony. No i powiem wam, że no cóż. Dziękuję, nie trzeba kwiatów. Oczywiście będą tacy, którzy będą niezadowoleni, że mi się udało, tak? No. No to dla tych, którzy po prostu, no nie wiem, coś mają na sercu, ostatni przystanek jest za późno. No ale ogólnie jest gitara. Dobra, otworzę im te ostatnie drzwi. Tak. Rzucę luz. Czyli bieg neutralny. 23 stopnie, taką temperaturę zostawimy. Zgaszę sobie światełka. Tak jest. I zgaszę silniczek. Co się pytacie, czy jeszcze pojedziemy? No jasne, że pojedziemy, a co byście myśleli, że to koniec? Nie, no tak byś to nie będzie, słuchajcie. Jedziemy z powrotem na Warszawę. A, no tak, tylko że co ja muszę zrobić, żeby jechać na Warszawę? Muszę przyjąć nowy rozkład jazdy. Naprawdę? No tak, no przecież go już wypełniłem, tak? Dajcie mi następną kartę. Linia 57. Jademy na Zot. Kierunek Warszawa, z Kołłątaja. 20.10. Dopiero? Taka długa przerwa? Ja chcę pracować! Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca tutaj widoczny jest za tylnej szyby. A te... Patrzcie, no ktoś wziął jakiegoś tego filoka i mi tutaj pomazał. Znaczy... Sorry. Reszta Polski, poza Śląskiem. Filoka, co się znaczy długopisa, no ale tutaj akurat ktoś wziął takiego majzla, no taki ten, flamaster jakiś. Dobra. W takim razie pyk. To by był chyba wsioł, nie? 57 kierunek Warszawa, tak, 20.10 start. Startujemy o 20.10. Ja, Siegfried. Teraz tak, tu musimy też zmienić. Warszawo. Okej. Okay. Zaraz zobaczymy, czy to zadziała. Widzimy na zewnątrz. Warszawo. Warszawo. Mi się to po prostu ze stolicą kojarzy. Warszawa, koniec i tyle, nie? Słuchajcie, akurat jeżdżąc tym autobusem po tej mapie możecie mieć takie dziwne odczucie, że on tak jakby... pomimo tego,
że mamy tą świadomość, że to okej, no niby połowa lat 80., ale z drugiej strony wiele rzeczy nam się tutaj gryzie ze sobą, prawda? Chociażby te radio, które zostało zastosowane w tymże właśnie pojeździe. No i też po drodze mijamy dyskoty, jakieś biedronki, jakieś tam żabki i inne rzeczy. No w tamtych czasach tego nie było. Mijaliśmy tam gdzieś też, widziałem reklamę, a zresztą nie, bo będzie jeszcze lokowanie produktu w tym. I tak już zrobiłem przestępstwo. Do 20.10 przecież tu nie będziemy tyle czekać. Tylko co zrobimy? Przeniesiemy się w czasie. Damy 20, ale tutaj damy sobie 20, ja wiem ile? 0, ile? 7? 0,6, dam sobie więcej czasu. I tutaj wyzerujemy sekundnik. Okej. Bo oni nie wsiadają. Czekają na specjalne, co? Zaproszenie, tak? Albo znowu mam tutaj ćwiczyć, żeby wjechać na tą tak zwaną kostkę, tak? Która tutaj odpowiada za odpowiedzialną funkcję. Taką, żeby ci pasażerowie z łaski swojej wsiedli do autobusu. W takim razie tak, ja wsiądę do autobusu i zrobię tu zaraz porządek idealny. Światła chyba świecą. Tak jest, świecą światełka. Więc odpalimy autobusik. Tak, tutaj trzeba przygazować od razu, bo inaczej no nic z tego nie będzie. Spuścimy hamulczyk. I teraz tak. Nie wiem teraz, gdzie ja miałem wsteczny. Czy ja w ogóle zaprogramowałem sobie wsteczny? Nie ten. No i widzicie, ja nie wiem, czy ja mam tu w ogóle zaprogramowany wsteczny. No trudno. Jak nie będą chcieli wsiąść. Może zareagują. No czekają na inny autobus, no i tyle. Czasami się zdarza, że oni nie chcą po prostu na tych pierwszych przystankach wsiadać, nie? A, ja też nie nastawiłem tego przystanku jak trzeba. Wiecie, może... Tak, zrobię to jeszcze raz, szybciutko. Linia 57. To była pierwsza brygada. Kierunek Warszawo, Kołłątaja. Ten. Okej. Nie poskutkowało. Dalej do nich nie dociera, że mają wsiadać. Rozdaję dzisiaj darmowe frytki. No, nie papa frytek, tak? Nie papa! Pełne dupy mają, tak? Mędy jedne. Dobra, no trudno no. Nie chcą wsiadać, to trudno. Jeszcze macie minutę szansy, bo inaczej to ja ruszam, proszę państwa. No nie mam tutaj wstecznego. O, może ja sobie za daleko zajechałem, ale oni tutaj właśnie gdzieś tak właśnie reagowali. Jeszcze raz sprawdzę, czy akurat mam dobre wyświetlanie. No 57 na Warszawę, no nie chcę być inaczej. Światełka świecą, świecą. Te nie świecą. Już świecą. No dobra, damy im jeszcze szansę. To jest jedna z tych krótszych linii. Akurat ja jadę sobie wieczorem, ponieważ wiecie co, zazwyczaj jeździłem gdzieś tam w ciągu dnia. Nawet była jedna trasa, w której mi po prostu padał deszcz. To znaczy, no, wujek Bochum tam gdzieś nacisnął odpowiedni czerwony guziczek i już się zrobiło. Nie wsiadają, to trudno, mam ich gdzieś. Ja mam rozkład i ja się tego muszę trzymać. Arwidezyn! Teraz płaczą, że odjechałem. Żałują, że nie pojechali ze mną. Taka okazja, przejechać się z Wujkiem Bochunem i nie skorzystać, no. Frajerzy, nie pojechali. No trudno. Niech czekają na następny autobus. Przynajmniej nie będą mi narzekać. Mogę poszaleć teraz na tym rondzie. Tak! Yes! Nie no, grzecznie trzeba, nie?
końcu po mieście jeździmy. W końcu to jest Szczecin. To w końcu nie tutaj robią papryka szczecińskie. Właśnie, to jest właśnie ciekawe, dlaczego paprykarz jest szczeciński, a nie jest produkowany w Szczecinie? Ja tego nie kumam, dlaczego tak to jest. Niech ktoś mi to wytłumaczy. Okej. Idziemy se. Co jest z nimi wszystkimi? Nikt nie chce ze mną jechać? Nie może być! No cóż, trudno, no cóż, jakżeś mi cholernie przykro. Przecież grzeczny byłem, cóż ja im narobiłem? No przecież, słuchajcie, no... Żeby nie chcieć się ze mną przejechać? Masakra! A może ja coś źle zaprogramowałem? Bawię się tutaj tym zapowiadaczem, ale zapowiadać nie chcę zapowiadać. No cóż. A, a propos zapowiadacza, nie dość, że zrobiłem tutaj swoje podkłady. Znaczy nie zapowiadacza, tylko tego. No, pasażera, ale jeśli chodzi o zapowiadacza, dostałem taką modyfikację na podwójne zapowiadanie od jednego z moich widzów, za co bardzo serdecznie dziękuję. W ogóle dziękuję wam za to, że wyciągacie swoją pomocną dłoń do mnie. O, ci będą chcieli ze mną jechać, jak fajnie. Pierwszy dostaje cukierka. Dobra. Nie, bo pierwszy zawsze wkurza drugiego. Żeby tutaj nie robić jakiegoś ambarasu i hałasu zbędnego. Pierwsi pasażerowie, no normalnie mi ulżyło, bo przynajmniej wiem, że wszystko dobrze zaprogramowałem. Ja pamiętam, kiedyś miałem test jakiegoś autobusu, tego Ikarusa, takiego jakiegoś rumuńskiego czy coś. Taka jakaś modyfikacja. Rumuńskie autobusy, paczka rumuńskich autobusów, nie? I jadę. Trasę 63 chyba, o ile dobrze pamiętam. I tak, kurczę, jeden przystanek. Nikt nie wsiada. Drugi przystanek. Nikt nie wsiada. Trzeci przystanek. Nikt nie wsiada. Czwarty. Nikt nie wsiada. Dopiero na piątym przystanku ktoś tam wsiadł. Ja mówię, no trudno, no widocznie źle zaprogramowałem, no to przyjrzę się temu next time'em, nie? A się okazało, że było dobrze zaprogramowane, tylko po prostu nie miałem pasażerów. Takie buty. Jakiego potem człowiek stresa przeżywa? Te mody nie pyskuj. Jak ty się w ogóle do mnie odnosisz? Jakieś... mi coś gadasz, ja mam szwaję czy coś? Jak mu zaraz wy... Nie no, ty zero szacunku dla kierowcy autobusu. Jak tu żyć, panie prezydencie? Jak tu żyć? Młodzież pyskuje, pyskata się taka jakaś zrobiła. Co za czasy w ogóle ciężkie? Ciężko się żyje. Naprawdę, bardzo ciężko. Powie ci, że ja mam szwaję, no. Masakra. Moje nogi pachną cudnie, młody! Rano, wieczór i południe! Beautiful. Normalnie zdołował mnie gościu. To jest chyba na żądanie? Nie, 1 maja właśnie nie jest na żądanie. Zawsze mam do tego przystanku, akurat do tego, takie małe wątpliwości, ponieważ mi się wydaje, że on jest tutaj źle opisany. Ale to może mi się tylko i wyłącznie tak wydawać. Jak mi jest ciepło, słuchajcie, po prostu w pokoju mam znowu temperaturę 29 stopni. Dzisiaj jest 1 września.
temperatura na zewnątrz, coś było, nie wiem, dzisiaj grubo ponad 35 stopni. Masakra. Możecie sobie wyobrazić, jaką ja mam teraz mokrą koszulkę. No, po prostu mała sauna, nie? Znowuż. Nie macie pojęcia, jak ciężko się po prostu robi materiały w takich warunkach. Jest potem kłopot z koncentracją, jest kłopot z utrzymaniem odpowiedniej uwagi na... czyli z koncentracją, no. Jejku, światła, zlitujcie, że się... Ile mam w ogóle paliwa? Wystarczy? Wystarczy. Bo ja trochę tym autobusem pojeździłem. Ale też były pytania, jak tankować. No po prostu wjeżdżacie tam na pompę, wysuwacie to pieroństwo i, klikacie w to pieroństwo. I tyle. Cała filozofia. Na żądanie? Świeci się? Świeci się. Tak, pani stoi przy tylnych drzwiach. Jak na razie... Dites. Ale musi być cholernie ciepło na zewnątrz. Ja też dzisiaj tym trackerem muszę po prostu się nakręcić tą głową. Już mnie kark boli. Powiem wam, że w nocy, gdy się tu w ogóle jeździ w nocy, to jest tak troszeczkę nudno, bo... Nie trzeba właściwie nawet patrzeć w lusterka, bo nic nie jeździ, więc wiecie co, zrobimy sobie może jakąś atrakcję, co? Zrobimy sobie atrakcję? Tylko zatrzymam pojazd! Zatrzymam pojazd najpierw! Nie! Nie tak to miało być! Stop! Zapomniałem, że tabelka wyłącza mi panowanie nad tym. Zrobimy sobie, słuchajcie, zrobimy sobie deszcz. Okej. O! Już. Nie widzieliście tego, co się stało wcześniej. Miałem to sobie zrobić na przystanku. O. I widzicie? Już się coś dzieje. Jest sensacja? Jest sensacja. Ej, co jest z tymi wycieraczkami? No, wylajcie mi tu cały czas. Z tymi wycieraczkami. Muszę zniknąć tą kierownicę. Tu były wycieraczki, tak? No tu. No co jest z nimi? Nie chcą cały czas pracować. Słuchajcie, nie wiem, o co tu chodzi z tymi wycieraczkami, ale oczywiście wujek Bochun sobie musiał znowu skomplikować życie, nie? No bo przecież co, no? Nie może być inaczej. No, wciskam tutaj raz. A, bo tutaj to chyba nie jest to, słuchajcie. To jest tylko ten spryskiwacz. A ja myślałem, że to są wycieraczki. Tu jest ten, tu jest światła. Ach, no widzicie, jaka ze mnie trąba. A, ale czy to pierwszy raz? Proszę bardzo, jak to fajnie teraz chwyrla.
Ja nareszcie tutaj widzę. Ja tam wciskam. Myślałem, że tam są wycieraczki, nie? Widzę wycieraczkę narysowaną, to wciskam. No, światełka, no nie róbcie mi tego. Zmieniajcie się, będę miał opóźnienie. Ciężkie życie. Trzymajcie się, startujemy. To i tak cud, że mam jakichś pasażerów o tej porze. 20:19, no to widocznie tak jest ciemno, żeby co? Nie było pasażerów? Ale deszcz pada, ludziom się nie chce wychodzić z domów. Trzeba trochę nadgonić czas. Nie wiem, ten przelicznik czasu jest jakiś dziwny. Coś mi tutaj nie pasuje od samego początku z tym miernikiem czasu. Nie wiem, o co tu chodzi. Może ktoś mi to w racjonalny sposób raczej wytłumaczyć. Co on wyprawia? Dobra. Trzymacie siarczysty skręt w prawo. To jeszcze na tych światłach, jeszcze na tej zmianie. Tutaj nie ma większych problemów. Tak jak powiedziałem, na kocich bach. Ja bym sobie tutaj chętnie wgrał takie modyfikacje na te samochody. Jakiegoś Poloneza, dużego Fiata. Malucha mam akurat, ale coś to tak pod klimat, nie? Nie bierzcie ze mnie przykładu. Tak się nie jeździ autobusem. Ja nie jestem wzorem do naśladowania, broń Boże. Absolutnie. O, romantycznie się robi. Latarnie zaczynają świecić. Naprawdę romantycznie. A jakby tak wywołać teraz śnieg? W środku lata. Schłodzić po prostu sytuację. Oj, bajtel. Co tam będziesz mógł? Liczyłem na to, że na przykład jak będzie padał deszcz, to po prostu będę mógł chodzić pod parasolkami, takie rzeczy. Liczyłem, że jak latarnie będą świecić, to będą się do siebie tulić. Nic nie ma, nie ma takich efektów specjalnych. Do dupy gra. Nie, no żartuję. Znowu mi się udziela po prostu dobry humor. Widocznie dobrze się bawię. A jak ja dobrze się bawię, no to właśnie tak zaczyna mi potem odbijać. Przecież to jest wstyd w ogóle, żeby robić tak blisko przystanki autobusowe. Wiesz, to kurde, na piechtej by tam zeszedł na ten następny przystanek. Co się czepiasz? Masz zaświecone światła. Te na ulicy też ci świecą, kobieto. Co, jeszcze ci za ciemno pod latarnią, tak? Weź mi tutaj, nie imputuj, kobieto. Jak wezmę laczka, zaraz tu się skończy Dzień Kobiet. No. Żeby mi to było przedostatni raz w ogóle. Takie zachowanie. Jeśli nie wiem w ogóle, o co tu chodzi. A przede wszystkim to światełko tutaj z przodu, to jest moje światełko. Jak ja będę chciał światełko, to sobie będę palił światełko. Jak nie będę chciał światełka, to sobie nie będę palił światełka, proszę panią. A właśnie, że sobie teraz nie będę palił tego światełka. I co mi pani zrobi? Daj światełko nad kokpitem tutaj, proszę. Ja nie chcę tutaj mieć światełka. W końcu to jest lokalny autobus, a nie miejski. Zirytowała mnie ta kobieta teraz. Naprawdę. Wyprowadziła mnie z nerw. Będzie się tutaj po prostu do mojego światełka kleić. Wow! To, żem teraz pojechał z tym biegiem,
Kwicz, ale jedź! No, właśnie. Tak mnie wyprowadziła z równowagi, żem po prostu pomylił biegi. Ale chwileczkę, jak to guten tag? Przecież jest wieczór. Jak to guten tag? Hello! Zdążymy na tym zielonym? Tupa! Nie zdążymy! Ja wiedziałem! No ta babka pewnie co pyskowała. Pilociki, tubum czerwone. A będzie spóźniony. Na to się spóźni na seriala kobitą do domu. Jeszcze wyjdzie, że jestem złośliwy. Nie, nie, wcale nie jestem złośliwy. Ja jestem życzliwy. Ja każdemu wszystkim dobrze życzę. Ja wam życzę pełnomyca, no. Ja zawsze taki był. Ale jak mnie ktoś po prostu wyprowadzi z nerw, no to ciężko już. Przekichany. Tam jeszcze w ogóle pada, czy już nie pada? Chodźcie, zrobimy taką... obfite opady. Nie, nawałnicę zrobimy. Wow, coś tam się zaczyna dziać na tym podwórku. Jakieś trąby powietrzne, jakieś opóźnienie 301. Nie no, kurde. A światła po prostu dalej świecą na czerwono. No niestety, to już jest opóźnienie. A światła dalej świecą na czerwono. Zaraz ja będę świecił na czerwono. Jeszcze dwa takie skrzyżowania i będzie co najmniej opóźnienie 5 minut między przystankami. Chcecie się założyć? Za długo one tutaj świecą. Za długo. Ten przelicznik, albo ten przelicznik działa coś nie ten teges, ma śmignięte w czajnik, albo ja nie wiem, albo po prostu tutaj ta synchronizacja świateł. A zresztą o czym ja mówię. Też w realu też jest synchronizacja świateł po prostu, nie wiem, jakaś dziwna. Jedziecie przez miasto, i obojętnie ile macie na liczniku, to zawsze traficie na czerwone światło. Zawsze. Zawsze. Ja tak mam, jadąc przez Kraków. Zawsze mam czerwone światło. Każde jedno. Po prostu uwielbiam je, to miasto. To mi nie jest potrzebne. Gdzieś pod ta góra. Przystanek na żądanie. Proszę bardzo, jak ładnie świeci. Jakbym miał tu oświecone światło, to bym nie wiedział, że świeci przystanek na żądanie, a tak to widzę. Dobra strategia, nie? A może szynkę bohuna? Nie, nie chcę pani, ja szkoda. Naprawdę szkoda. Dobra, szynka bohuna. Proszę bardzo, jak ładnie decha świeci. Nie wiedzielibyśmy tego, gdybym miał tutaj oświecone światło. A może tak, radyjko? No i to mi gra! Jak mi YouTube film zablokuje, to będzie naprawdę bardzo fajnie, nie? Jest teraz po prostu iść na całość. Proszę bardzo, w którym autobusie taką fajną muzę dają? No tylko u mnie. Dobra, wystarczy, bo faktycznie YouTube mi wrzuci jakąś tam content ID, licencję i koniec. Nie będzie. Skończy się dzień dziecka. Trudno. Spóźnienie 4 minuty? Standardzik.
Nawet gdy jechałem skupiony na maksa, w kompletnej ciszy. No patrzcie, muszą sobie tutaj żądać, no. Gdy jechałem sobie po prostu w kompletnej ciszy, skupiony jak nie wiem co. Ja wiem, że na przykład, no, przypisanie sobie tych guzików gdzieś tutaj po prostu na koło kierownicy skróciłoby parę sekund. Ale tak powiedziałem, nie ze mną takie numery, Hans. I tak tu mam już za dużo wspomagaczy. Babciu, zaszlibyście się na piechty na tamten przystanek, to ja bym się tutaj zatrzymywać nie musiał. Pewnie farosz tutaj, ja, zakasa tych wierzących, przystanek se postawił. I to babcia jeszcze 5 euro dała, no dobra jest babcia. Babciu, źle, cała kasa daje się farożowi, babciu. Mama nie nauczyła. No trudno. Wy chyba nie myślicie, że ja tu będę po prostu kręcił kółka na tym rondzie. No właśnie. Zaraz tam coś pyskują z tyłu. Oni są po prostu niepoprawni. Nie wiem, o co tu chodzi. Tak. Normalnie jak zajadę na pętlę, to ja sobie zrobię herbatkę z rumem. Taką rozweselającą herbatkę z rumem. Nie ma to jak herbatka z rumem. Czasami trzeba. Ta praca tak męczy, że masakra. Jeszcze grając w takiej temperaturze, nie? Dobrze, że tutaj nie ma tego, co krzyczy: jak jedziesz, ty baranie jeden? Oj, zaraz bym mu z pantofla wyjechał, także masz szczęście, że za mną nie jedzie. Warszawa, szkoła, no tak. Do szkoły, matoły. Nikt nie wysiada? To co mi tutaj dupę przystankiem zawracacie? Co wy myślicie, że ja nie mam co robić? Ja się tu będę zatrzymywał po nic? Ja się nigdy nie zatrzymuję po nic. Jeszcze moment, musicie ze mną wytrzymać. Jak oni wytrzymali, to wy też wytrzymacie. Ej młody, ale nie tak przy krawężniku. Jak cię rodzice wychowali? Co ty w ogóle o tej godzinie robisz tutaj na podwórku? Deszczową pogodę. To musi być kosmita. Zakaz krętu w lewo? Ciekawe dlaczego. Szwedzka. No, a propos szwedzkiej, oj, napiłoby się. Babka, no masz szczęście, że ja się tu nadaremno nie zatrzymywałem. Pamiętajcie, babka mieszka na szwedzkiej, albo w okolicach. I to będzie prawdopodobnie ostatni przystanek. 5-6, to jest dobry rezultat. Mój rekord to był chyba 8 czy jakoś tak, już nie pamiętam. Jak to na żądanie? Przecież to jest przystanek końcowy. Mi się wydaje, że to będzie teraz przystanek końcowy. Chyba, że to jeszcze nie ten. Już powinno być Warszawa. Ale posłuchajcie sobie. Ja zamknę na chwilę moją szlachetną twarz. Jak tutaj wszystko ładnie pracuje. Na tych kocich łbach. Uszczelki tam, drzwi gdzieś drgają. Słuchajcie. Dźwięki są opracowane perfekto.
tego co wiem, to pierwotnie dźwięki tutaj były inne. Jako, że tam biadolili autorowi tej mapy, że dźwięki jakieś tam skopiowane, że tam te dupy dźwięki. I Bidok po prostu wziął i się przez hejty zmobilizował i poprawił te dźwięki. Normalnie szacun dla autora tego modelu. Ale niech ktoś mi tutaj da normalny rozkład jazdy do tego miasta. A weźcie mnie, nie denerwujcie. Ile za późno? No ile? No kurczę, tylko 4 sekundy. To naprawdę halo trzeba z tego wielkie robić jakieś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No jejku, wielkie mi tam halo. U nas w Kajtkowicach pociągi się spóźniają o półtora dnia i jest dobrze i nikt nie skrzeczy. Wszyscy cierpliwie śpią na dworcu. Się cieszą, że w ogóle mogą na dworcu spać. I że policja za to nie goni. A tutaj wielkie halo, 4 przystanki o raptem minutę. Nie no, masakra jakaś. A gdzie ty mi jeszcze po autobusie lata, ha? Dobra, trzeba zamykać te drzwi, bo jeszcze jakiś bezdomny mi tu wejdzie. A, bo biduli, nie otwarłem drzwi z tyłu. No i bardzo dobrze, jest młoda, ma młode nogi, nie se poloto. Pogasimy światło. Dobra, czekajcie, wycieraczki stop. Zgasimy światła. Będziemy udawać, że niby tutaj nikogo nie ma. O, właśnie. Zgasimy te światełka. Właśnie. Zaciągniemy hamulec. Właśnie. Luzik? Luzik. Było mi bardzo miło, że wytrzymaliście ze mną półtora godziny, że przejechaliście się ze mną autobusem. Fajnym, Jelczem, L11. Mógłbym o tym autobusie naprawdę bardzo dużo poopowiadać. O moich wspomnieniach i tak dalej, ale te zazwyczaj są po prostu w zakresie gdzieś tam naszej prywatności. Od czasu do czasu tą prywatnością się podzielę, ale nie dzisiaj, bo dzisiaj akurat miałem okazję się troszeczkę i chęć powydurniać. Jak zawsze, jak zwykle bawię się dobrze przy grach, które uwielbiam. Moi drodzy, a jak wam podoba się ten model? Piszcie w sekcji komentarzy i wszystko to, o co was prosiłem wcześniej. Także do zobaczenia, do następnego odcinka, który też będzie tutaj na mapie Projekt Szczecin, tylko z tym, że znowuż na innej linii. Jakim autobusem, to jeszcze nie wiem. Wszystko zależy od propozycji, które zostały mi już tam gdzieś złożone, tylko je przeglądam sobie tak stopniowo. Może będzie Icarbus, a może jakiś Solaris znowuż, no nie wiem, sam jeszcze nie wiem, może pojadę na hulajnodze, a może na rowerku. Nie no, przesadziłem, ale coś ten deseń. Dziękuję za widownię, do zobaczenia, pa pa!